Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj czas na test paletek. Paletek od Hudy, z którymi była nie lada historia z agencją celną. Jeśli śledzisz mnie na Instagramie, to będziesz znał tą historię, ponieważ ja już tutaj się rozwodziłam na ten temat bardzo szeroko, jak to przetrzymali mi po prostu palety 3 prawie tygodnie na urzędzie celnym. No i wymiana była dosyć spora, nawet bym powiedziała trochę agresywna z agencją celną, ale w końcu są! U mnie nowe paletki Wild Obsession od Huda Beauty. Więc jeśli jesteś zainteresowana tą recenzją, myślę, że poszalejemy, zrobimy 2 różne makijaże oczu, to zostań ze mną i zapraszam Cię serdecznie na film. Dobra, mam Was bliżej, więc... Na pewno pokażę Wam swatche tych paletek, bo wiem, że jesteście ciekawe, jak one wyglądają. Często od Was dostaję w komentarzach pod filmami, co to jest takie trytytyt, trytytyt. Słuchajcie, ja jestem osobą bardzo ekspresyjną. U mnie się kompletnie nie sprawdzi, jak zablokuję obiektyw, ponieważ w pewnych momentach będzie po prostu częściej nieostro, dlatego o ile na tyle nie jest to dla Was uporczywe, to mam nadzieję, że da radę to przeżyć, ale mikrofon, który jest zamontowany na aparacie, nie jest bardziej z boku i bardzo mocno wyłapuje po prostu te trzeszczenie. Oczywiście mogłabym przemontować mikrofon zupełnie w innym miejscu, ale obawiam się, że dźwięk będzie rozłożony bardzo nierówno, więc to tak woli wyjaśnienia Wam, co tu się dzieje i dlaczego tak się dzieje. Słuchajcie, dzisiejsi bohaterowie to jest marka Huda Beauty. Huda wypuściła nowe malutkie paletki Obsession. Ja muszę przyznać, że jeśli chodzi o paletki Obsession, cieszę się, że one są w tym mniejszym formacie. Nie wiem czemu, nie wiem czy też tak macie, ale mnie to po prostu jak jest coś małe, to cieszy. I te małe paletki są naprawdę pocieszne, są pocieszne i na pewno bardziej cieszą niż ta ostatnia neutralna kolekcja, która była podobna do poprzedniej neutralnej kolekcji. Natomiast tutaj mamy również i kolory i tutaj jest dużo się dzieje. Jest też taka bardzo szara, neutralna paleta dla osób, które lubią robić smoky eye i sama nie wiem co dzisiaj zrobię. Na pewno zrobię 2 różne makijaże oczu, bo chciałabym wykorzystać jak największy potencjał tych paletek oczywiście. Nie ukrywam, że ta mnie też jara bardzo mocno. No, dzisiaj się na pewno pobawię. W paczce PR-owej w ostatnim czasie też od Hudy przyszedł eyeliner i widzę, że chyba przyszedł po raz kolejny ten eyeliner. Ja go jeszcze nie zdążyłam przetestować, ale na pewno sobie też dzisiaj go przetestuję. I tutaj w kolekcji Wild znajdziemy też miniaturowe pomadeczki. Ja uwielbiam pomadki Hudy, one są naprawdę świetne. A tutaj mamy 3 pomadki matowe i jest błyszczyk, ten Silk Balm. On jest bardzo fajny i fajnie, że jest taki malutki. Ja lubię takie malutkie rzeczy. Fajniejsze są do torebki, wiecie, jak chcę gdzieś zabrać. Więc też jestem zaciekawiona tymi produktami. Więc zapraszam Was teraz na pokaz i prezentację tych paletek oraz żebyście zobaczyli, jakie kolory one oferują.
Dobra, to przechodzimy do malowania. Swatche prezentują się ciekawie. Zestawię sobie na jednym oku dwie paletki. Zaczniemy od, słuchajcie, Tiger oraz Python. Tak. Zaczynam od tego najciemniejszego brązu. I teraz płynnym krokiem przechodzę do tego ciepłego brązu z paletki Python. Następny kolor będzie to ten taki musztardowo-pomarańczowy. Następny kolor wezmę żółty. Jest to też taki, bym powiedziała, musztardowy żółty. Okej, słuchajcie, tak wygląda po oczyszczeniu. I wygląda to całkiem ok. Zauważyłam jedną rzecz, o której chcę już powiedzieć na tym etapie malowania, to, że łączą się one w sposób taki tłumiące, czyli jeśli położyłam najciemniejszy brąz, to kolejny kolor przytłumił kolejny kolor i przytłumił kolejny, nie łączą się tak dosyć czysto. Jedne cienie po prostu są inaczej napigmentowane niż drugie, a czasami to jest problem właśnie przy takich skomplikowanych cieniowaniach, ale to jest na razie tyle, jeśli chodzi o jakieś tam głębsze, mocniejsze przemyślenia na chwilę obecną. Biorę sobie teraz ten ciepły taki brąz. I chciałabym teraz wprowadzić, słuchajcie, mocniejszy akcent kolorystyczny i tutaj w paletce Python jest taki przygaszony kolor zielony. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Lecę bez żadnej bazy kolorystycznej, nie chcę im za bardzo pomagać. I kolejny kolor, który tutaj wrzucę, będzie to ten taki neonowy, kanarkowy. Mają problem, żeby przejść płynnie pomiędzy sobą. Biorę sobie glitter primer, ponieważ chciałabym przymocować błysk tym razem. Ale muszę go też rozłożyć bardzo ostrożnie, żeby już tutaj nie zniszczyć tego cieniowania. Wezmę sobie tą zieleń. I drugi kolor będzie to ten ciemniejszy błysk, żeby tutaj jakoś przejść kolorystycznie trochę w bok. Jakoś to się udało, jakoś się udało połączyć te struktury ze sobą. Jeszcze trochę tutaj oczyszczę. Przejście, pobawię się w perfekcję. Jest ok, jest ok, naprawdę jest ok. Nie spodziewałam się, że tak dobrze uda się przykryć
Te zielenie tutaj, ładne, ładne, ładne połączenie kolorystyczne powstało. Przechodzę do dolnej powieki. Zaczynam od tego najciemniejszego brązu. I od razu wskakuję na jaśniejszy ten brąz, taki ciepły. No i teraz będzie ryzykowne połączenie, bo biorę sobie tą matową właśnie taką... To jest, Boże, jaki to jest kolor? Turkus? Nie. Taki miętowy, ciemny kolor? No i dołączymy ten neonowy tutaj kolorek. Okej, okay, myślę, że jest okej. Okay. Na tym etapie też chciałabym przetestować ten eyeliner Swatch, który Wam pokazałam. Mnie trochę zachwycił, bo bardzo precyzyjnie się maluje i fajnie aplikator dozuje tyle produktu, ile trzeba, ale jeszcze zobaczymy, jak to będzie wyglądać na cieniowaniu, bo na cieniowaniu takim wieloetapowym też eyeliner inaczej pracuje. No dobra, muszę Wam powiedzieć, że bardzo mi się podoba to, bo on nie jest winylowy, nie ma błyszczącego wykończenia i bardzo precyzyjnie maluje. Podoba mi się ten eyeliner, jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawym produktem. Na linię wodną dorzuciłam kredkę od ColourPop i jest to krem gel liner w odcieniu Teaspoon. Wytuszuję rzęsy, oczywiście przykleję kępki od spodu i przechodzimy do drugiego oka. Myślę, że oko jest gotowe. Dzisiaj sobie dałam duo klawiera, dwunastki, a w wewnętrznym kąciku dziesiątki, by uzyskać taki trochę kształt bardziej skośny i wygląda to, myślę, dobrze. Pamiętajcie, że pod filmem jest kod rabatowy, z którego też możecie skorzystać. Zabieramy się za drugie oko i tym razem będzie to Jaguar, czyli ta ciemna paleta, ciemna, ciemna paleta, oraz będzie Chameleon, która jest taka bardziej czerwona. Postanowiłam połączyć te dwa światy ze sobą. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. No i trochę się obawiam, co z tego wyjdzie, no ale zobaczymy, bo kto nie ryzykuje, nie pije szampana, a zamierzam zacząć od tego najciemniejszego czarnego odcienia, który wtłoczę w zewnętrzny kącik. Okej, okay, teraz mam ochotę na ten taki szaro-bury odcień. Biorę sobie teraz ten brązik ciemny. I wracam do tego szaro-burego odcienia. Tutaj w palecie też mam neutralny odcień i zobaczę, czy dam radę go użyć pod łukiem brwiom, czy nie będzie za ciemny. Dopiero teraz widzę, że muszę jednak dołożyć odrobinę czerni. Okej, okej, okej. Idzie to w takim kierunku, jak chciałam. Nie bójcie się, nie będzie szare oko. Chociaż pewnie byście chcieli, co? Bardzo ładny jest ten szaro-bury kolor, bardzo ładny jest ten szaro-bury kolor, muszę Wam powiedzieć.
perfekcyjny do właśnie przejść typowo w szarościach, bo on nie jest takim... Nie jest taki oczywisty, ale przepięknie właśnie wpada w te szarości. Teraz będę potrzebowała takiego brązu przejściowego. Będę potrzebowała brązu przejściowego, którego nie mam ani w jednej, ani w drugiej paletce. Gdzie jest jeszcze Tiger? Czy tylko ja w głowie śpiewam? The eye of the tiger. Bez kitu. No nie mam tu takiego koloru. Nie ma tu takiego koloru przejściowego. Czy fuck-upem będzie użyć swój dzień? Dobra, wezmę sobie ideał. Odrobinę. No i teraz wracam, słuchajcie, do jeszcze tego ciemniejszego brązu, by tutaj wystopniować. I żeby już to przejście było mega czyste. Okej, i mam taki bardzo, bardzo, bardzo szalony plan, bo tu jest taki przepiękny fiolet i chciałabym właśnie ten fiolet dać po całości na powiekę. Dlatego glitter primer, takie emocje. Przepiękny jest ten fiolet, pod każdym kątem jest inny. Natomiast brakuje mi takiego rozświetlenia wewnętrznego kącika i jeszcze odrobinę aplikuję bardzo małą ilość glitter primera, tak tylko. I tutaj w tej ciemnej paletce jest taki połyskujący... Okej, narysowałam też kreskę tym samym eyelinerem i na linię wodną dałam moją kredkę przy współpracy z Glam Shopem i jest to polecanko w takim fioletowym odcieniu. Wyciągnęłam tą kredkę też odrobinę na dolną linię i lecimy dalej. Zacznę od czarnego cienia. I teraz odbicie wody, czyli ten fiolet. Okej, słuchajcie, czas wytuszować rzęsy, też przykleić kępki, dokończę resztę twarzy i przejdziemy do ust. Okej, czas na pomadki. Mamy trzy odcienie. Ja nie będę ryzykować i aplikować tego najciemniejszego, tylko zacznę od tego pośredniego, który nazywa się Huntress. A na środek dam ten najjaśniejszy odcień, który nazywa się Feline. Mam nadzieję, że podobają Wam się te dwie propozycje. Jedna jest taka ciemna, mroczna i bardzo intensywna. Druga jest z kolorem, ale też z takim rozciągniętym cieniowaniem w moim bardzo stylu. Słuchajcie, co do tych paletek. Czas
na srogie podsumowanie. Nie ukrywam, że bardzo się cieszę, że Huda cały czas tworzy nowe palety i że te paletki są inne, bo ostatnio byłam troszkę zawiedziona, jeśli chodzi o powtórzenie kolorystyki. Ciągle prawie ta sama kolorystyka, minimalnie różniące się od siebie tonami kolory. Tutaj ewidentnie jest widać to, że te paletki są inne, mają też różne tekstury, inne wykończenia. Co Wam chcę powiedzieć, to, że na plus wielki Hudy i na minus jest jeden fakt, że te cienie mają różną jakość. Plus chodzi o błyski, minus chodzi o maty. Te maty też są bardzo różne. Jedne są mocniej napigmentowane, drugie są mniej napigmentowane. Z jednymi się pracuje lepiej, z drugimi się pracuje gorzej. Ale w dalszym ciągu muszę Wam powiedzieć, że są to świetne jakościowo palety, którymi się pracuje płynnie. Nie miałam problemu tutaj w użyciu, w stopniowaniu tych brązów i żółcieni. Zauważyłam jedynie, że na ciemny brąz, po położeniu brązu takiego bardziej ciepłego, nie mogłam uzyskać pełni głębi tutaj w przejściu, co jest widoczne dla co bardziej spostrzegawczych osób. Tutaj ta partia jest taka, że jest przepaść między tą przestrzenią. Brakuje tej bardzo mocnej płynności, którą ja tak lubię, a wiecie, że ja jestem osobą, która bawi się w bardzo precyzyjne cieniowanie. Więc tutaj zabrakło mi takiego przejścia jednolitego, a to dlatego, że właśnie te maty są bardzo różnie napigmentowane i to niestety widać. Podczas pracy oczywiście, bo co oko przysłoczu nie zauważy, to podczas już pracy są one widoczne. Bardzo fajne paletki, jeśli chodzi o błyski. Błyski są naprawdę bardzo ładne, bardzo fajne i mają różne wykończenia. Mamy tutaj full perłę, grubą perłę, ale również mamy i toperek. Tu jest na przykład taki toperek przepiękny, który jest bardzo cieniutki i też bardzo fajne jest to, że ten mikroglitter się nie przenosi dookoła na mat, więc to jest na zdecydowany plus. Myślałam początkowo, że Pyton będzie jednym z takich moich ulubieńców, ale nic bardziej mylnego, ponieważ uważam, że gamy doboru kolorystyczne w tej palecie to są gamy uzupełniające, a nie dopełniające się nawzajem. Jeśli chodzi o makijaż, to tutaj musiałam korzystać z dwóch palet, bo chciałam użyć tych cieni jak najwięcej, żeby móc wyrazić swoją opinię na ten temat, ale jeśli chodzi o tego Pytona, to on mi się podoba najmniej z tej całej kolekcji, tak szczerze Wam mówię, dlatego że no te błyski, te trzy błyski są takie na jedno kopyto trochę, wiecie, nie wiem, nie umiem się odnieść do tego, ale tak trochę na jedno kopyto, jakbym chciała położyć trzy błyski obok siebie, to już bym miała tutaj troszeczkę problem w tym wszystkim. Tak samo one mają totalnie różne wykończenia pod palcem. Najmniej napigmentowany jest właśnie ten jasny zielony kolor. To też widać, bo ciężko się nabiera i ciężko jest uzyskać taki full coat. Ja użyłam pod spodem jeszcze jednego cienia, dlatego tutaj jest tak. Ale druga sprawa to, że ja bym na przykład, tak jak jest kolor tej palety butelkowej zieleni, to za każdym razem jak otwieram palety Hudy, brakuje mi takiego koloru właśnie w środku. Nie wiem czemu, gdyby tutaj była taka właśnie butelkowa zieleń, myślę, że fajnie by to urozmaiciło. Zdecydowanie u mnie tutaj no czegoś zabrakło w tej paletce. Jeśli chodzi o te wszystkie palety, to uważam, że najciekawszą paletą, i tak trzymajcie się teraz bardzo mocno, jest Jaguar. Dlatego, że chyba Huda nie miała takiej paletki, chociaż musiałabym przeszperać. Jest to taka właśnie typowo do Smoky Eyes szaro-bobrzasta paletka i tutaj bardzo mi się podoba zróżnicowanie cieni, w przeciwieństwie dla tych, co widzieli moją recenzję Ingrid, gdzie pojawiła się tam Shades of Grey paleta cała szara, to tam był taki kolor też szaro-bobrzasty, ale on jednak miał za dużo w sobie szarości i musiałam się też posiłkować trochę bardziej przejściowym cieniem cielistym, żeby właśnie złączyć, bo tłumaczyłam to, żeby ta górka ładnie była wycieniowana, to ten cielisty, przejściowy kolor właśnie w tych brązach musi się pojawić. Nie może być tak, że cała paleta jest tylko czysto szara, ponieważ no, ciężej będzie nam wpleść te kolory właśnie w makijażu oka. Bardzo fajne błyski w tej palecie są, czarny jest naprawdę petarda, jest bardzo fajny, ale też mam problem ze złączeniem brązu z czernią. Nie jest czystym przejściem. Nagimnastykowałam się tutaj, ale zawsze przy szarościach jest dosyć spory problem.
przy budowaniu tego oka. Natomiast no tutaj jakby łączenie się tych matów w dalszym ciągu pozostawia wiele do życzenia. Mamy też kameleon, chociaż nie rozumiem kameleona, mi się nie wiem, czym kameleon mi się kojarzy z kolorem zielonym, ale no dobra. Myślę, że ta paletka ma w sobie bardzo fajny właśnie ten fioletowy cień, który mam na powiece, chociaż oczekiwałam, że on będzie bardziej fioletowy, a wyszedł tutaj bardzo tak przygaszony. Wbrew pozorom myślę, że położony na jakąś kolorową bazę naprawdę będzie miał moc. Natomiast bardzo fajne złoto, ale to już było bardzo fajne. Tutaj takie właśnie neutralne kolory, bo jak zabierzemy, słuchajcie, zobaczcie tą całą gamę tutaj tych błysków. No to myślę, że najfajniejsza paleta typowo jesienna może być właśnie kameleon. Dlatego, że lubimy właśnie w okresie jesieni, zauważyłam i te borda, te wiecie, te żółcienie takie, te przejścia, gdzie się inspirujemy odrobinę tą zmianą pogody, to myślę, że ta paleta będzie gdzieś tam przodowała, według mojej oczywiście skromnej oceny. Mamy tutaj takie naprawdę fajne kolory. Jeśli chodzi o podsumowanie całokształtu tych palet, no to muszę Wam powiedzieć, że fajnie, że jest coś innego. Fajnie, że pojawia się ten akcent. Muszę Wam powiedzieć również, że jestem bardzo zadowolona z tego eyelinera, naprawdę petarda. Jeszcze tak precyzyjnego eyelinera to ja nie miałam. Pokażę Wam różnicę w końcówkach pomiędzy tym eyelinerem a eyelinerem moim najukochańszym Tatu, Kat Von D. Zobaczcie, Tatu ma dużo grubszy jakby ten pisaczek, natomiast tutaj no igiełka, jeśli lubicie precyzji, myślę, że ja na przykład nie jestem, słuchajcie, wielką fanką, no przynajmniej u siebie robienia tego szpiczastego kącika wewnętrznego, u mnie to się kompletnie nie sprawdza, wygląda to niezbyt ciekawie i w dodatku mam taką budowę oka, że jest mi ciężko to narysować, ale myślę, że jeśli często w swojej pracy wykonujecie właśnie te ostre wewnętrzne kąciki, no to potrzebujecie takiego eyelinera w swoim życiu. Nie widziałam jeszcze, nie spotkałam się z takim eyelinerem, żeby miał aż tak cienką końcówkę, więc ja jestem zdecydowanie na tak. Strasznie przypomniałam sobie, jak wielką miłością pałam do matowych pomadek Huda, dlatego tym bardziej jestem wdzięczna za te maluszki, bo ja takie mini formaciki uwielbiam wrzucić do torebki po prostu i mieć je przy sobie. Więc jestem na tak. Dzisiejsza recenzja właśnie w ten sposób, słuchajcie, wygląda. Tych paletek. Czy warto je kupić? To już zostawiam do Waszej decyzji, ze względu na to, że jak wiemy, Huda nie należy do tych tanich marek, jednakże wiele marek inspiruje się Hudą i tworzy też te kolorowe palety, takie wiecie, dziewiąteczki. Można tutaj też powiedzieć, że Vibo dosyć ostro, nie wiem, nie chcę użyć brzydkiego słowa, ale robi prawie identyczne palety czasami, więc w dalszym ciągu gdzieś przez wiele z Was Huda jest uwielbiana. No a Vibo robi Wam tańsze odpowiedniki, natomiast ja uważam, że te jakościowo, jakbym miała porównać Vibo i czy tam Lovely, przepraszam, bo Vibo chyba nie robi, to bardziej Lovely robi. No to jeśli chodzi o Lovely, to te maty też są świetne jakościowo, ale jednak pigment jest dużo bogatszy w paletach Hudy, jeśli chodzi o mat. No i tak zostawiam Was właśnie z takim podsumowaniem. Czy warto jest kupić te paletki? Dlatego musicie podjąć decyzję sami, czy właśnie takich kolorów potrzebujecie w swojej kolekcji, czy też nie. Ja jestem bardzo zachwycona, tak jak Wam powiedziałam, Jaguarem oraz Kamelonem. Dla mnie to są dwie paletki takie dosyć ciekawe, wykorzystam je na pewno w kolejnych makijażach, natomiast jeśli chodzi o tego Pythona i Tigera, mam takie delikatne. Jak zwykle czekam na Was w sekcji komentarzy, bardzo lubię czytać to, co piszecie do mnie. Poproszę na koniec, jeśli dotrwałeś do końca, kciuk w górę, serducho pod filmem, komentarz oraz subskrybuj mój kanał, bądź na bieżąco. A dzisiaj już będę kończyć. Pięknie Wam dziękuję za uwagę i do następnego. Trzymajcie się, hej!